pamiętam, kiedy ostatni raz wstałem o 6 rano w niedzielę, ale czasami warto. Bieszczadzka przygoda pandemiczna. Oczywiście z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Jestem kompletnie odizolowany. Nie mam kontaktu z człowiekiem. I tak mam nadzieję, że pozostanie dzisiaj cały dzień. Bo właśnie po to tutaj przyjechałem. A zamiast słuchać muzyki, pogadam sobie coś do telefonu, bo to taka forma medytacji, oczyszczenia. Wyjeżdżam z Czarnej Dolnej. Dzisiaj od rana pada śnieg. Wczoraj była wiosna, a dzisiaj zima znowu. Jest tak około niby 1-2 stopnie odczuwalna, trochę niżej, jakieś minus 2. Ale podejrzewam, że do wieczora to wszystko spłynie i kolejne dni to będzie zmaganie z błotem na szlakach. Ale jestem przygotowany. To jest troszkę taka tradycja bieszczadzka, że jak przyjeżdżam tutaj wiosną, to Bieszczady chcą mi wypomnieć, że nie było mnie zimą. I ten pierwszy dzień jest zawsze taki, no właśnie taki. Ale jest po prostu przepięknie, to nie będzie tego widać na filmie niestety, ale chmury są takie raczej ciężkie, są, no dopowiada się, że będzie dzisiaj długo padało, chociaż powinno o 12 przestać. Ale te chmury tak się przetaczają po tych ośnieżonych lasach. No coś pięknego po prostu. No ja muszę zatankować mój bolid. Czyli moją ukochaną, nieocenioną po prostu Honda Jazz, która dowiozła mnie tu wczoraj na jednym zbiorniku gazu. 49 litrów gazu zużyłem z Poznania dokładnie do Ustrzyk Dolnych, 667 km. I jestem z tego straszliwie dumny, ponieważ jako turysta świadomy i taki, no jakby to powiedzieć, no proekologiczny jednak też w dużej mierze, jestem dumny z tego, że mam auto, które jest nie tylko ekonomiczne, ale bardzo ekologiczne również. I takie spalanie po prostu bardzo, bardzo cieszy. Że teraz zatankujemy do pełna i myślę, że na kolejne 700 km tutaj odwiedzania bieszczadzkich zakamarków powinno wystarczyć. Wyjechałem z gminy Czarna, tak mi się wydaje, i wjechałem do gminy Lutowiska, tak myślę, bo nie jestem tego pewien, ale podpowiedzią jest to, że nagle stan dróg zrobił się zupełnie inny, tak jak w Czarnej wszystko było posypane, tak tutaj. No chyba nie jest to posypany solo, może i dobrze, jadę sobie powolutku, także fajnie, no przygoda. Na szczęście mam zimowe opony, nowe zresztą, także jest naprawdę przyjemnie. No z naprzeciwka jak jedzie coś, to trzeba troszkę się po dżentelmeńsku wyminąć, bo jednak te kolejne, które są wyjeżdżone, no nie pozwalają, żeby tak całkowicie bezkolizyjnie sobie przejechać z naprzeciwka i nie wjeżdżać w ten głębszy śnieg. Ale no jest właśnie tak, jest pięknie, no jest po prostu, cóż za aura, jakie to wielkie szczęście mnie spotkało, że widzę śnieg. W ogóle jeszcze kto by pomyślał 10 lat temu, że człowiek tak się będzie ekscytował na widok śniegu. No ale teraz wiemy, jakie są zimy, szczególnie w Wielkopolsce, gdzie jest no, jednak dużo cieplej. No to jest to po prostu niewątpliwa atrakcja. I dojeżdżam do punktu widokowego w Lutowiskach. Troszkę się boję, bo tutaj jest dosyć stromo.
A jest naprawdę ślisko, ale nie mam łańcuchów, ale wydaje mi się, że jakoś tak w miarę na niskich obrotach. O, jest dobrze. No i niestety, znaczy niestety, takie życie. Tutaj normalnie jest spektakularny widok, który oczywiście dzisiaj jest zasłonięty. A ja mam tutaj jedną rzecz do załatwienia, ponieważ tutaj w hotelu, chociaż nie wiem, czy ja tu dzisiaj wjadę. A właśnie, bo ja tutaj miałem taką do załatwienia rzecz, że mówiłem się z żoną, że jej pomacham do kamerki internetowej, która tutaj na tym hotelu, stanica kresowa Chrebtiów, się znajduje. Ale po pierwsze, nie jestem przekonany, że ja tu w ogóle wjadę, bo hotel jest oczywiście zamknięty. A po drugie, pytanie, czy kamerka nie została ośnieżona. Także może to jednak trzeba będzie przełożyć na później. Także jadę dalej i wymyśliłem sobie, że no warunki, plan na dzisiaj mam już, tak powiem, wymyślony. Ale warunki troszeczkę nie sprzyjają, jednak za chwilę to wszystko będzie spływać, tak myślę. Ma jeszcze w ogóle padać deszcz koło 12. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. I chyba po prostu pójdę się, pojadę sobie na jakieś odludzie, nawet mam jedno miejsce na myśli. I na tym odludziu sobie ugotuję, właściwie nie ugotuję, tylko podgrzeję sobie zupę na śniadanie. To w zasadzie będzie moja ogromna przyjemność po prostu podgrzać pyszną zupę przygotowaną przez moją kochaną żonę. Wjechałem do lutowisk, także do miejsca, o którym myślę. Mam jeszcze, myślę, w tych warunkach spokojnie pół godziny jazdy. Ale będę sobie powolutku jechał i zachwycał się tymi widokami. W ogóle ten śnieg jest taki bardzo mokry, ale rano, tak całkiem rano, wstałem dzisiaj o 5:50, budził mnie śpiew ptaków w ogóle, co było kompletnie surrealistyczne, bo śpiew ptaków taki, jak po prostu jak ono nie jesteśmy w stanie doświadczyć w mieście. Jak nie wiem, jakiś dżungli wręcz, w tropikach, coś niesamowitego, a jednocześnie padał śnieg i to śnieg taki, płatki śniegu, no były prawie, że w wielkości mojej dłoni niektóre, to było coś niesamowitego, takie po prostu wielkie, zbite, mokre płatki śniegu, nie udało mi się tego uchwycić ani na filmie, ani na zdjęciu, ale po prostu to było coś, no i ten śnieg, dosyć dużo go spadło, w krótkim bardzo czasie, także on osadził się na drzewach, jeszcze nie zdążył do końca spaść, i będzie spadał cały dzień dzisiaj, także wejście pod taki spadający z drzewa mokry śnieg to no nic przyjemnego. Oczywiście jest też możliwe obłamanie jakichś gałęzi, bo ten śnieg jest jednak jest ciężki. Dlatego postaram się dzisiaj może nie zapuszczać jakoś pod jakieś świerki, które do śniegu zbierają chyba najwięcej. Dotarłem już do miejsca, o którym mówiłem wcześniej, czyli na parking Zatwarnicy. Tam zostawiłem auto. I jako, że nie byłem jeszcze aż tak bardzo głodny, stwierdziłem, że po prostu przejdę się i wypiję sobie herbatę może w jakimś jeszcze bardziej przyjemnym miejscu, czyli tutaj na polanie w Sękowcu, gdzie nie ma dzisiaj nikogo. Rano musiało wjechać tu jakieś auto. I tutaj okrążyło tą kępę krzaków, które tutaj widać na środku. Być może jakiś był to strażnik, albo nie wiem, straż graniczna, raczej chyba nie. Tam za tą kępą jest takie miejsce, gdzie często ludzie
chcą się schować przed światem i parkują tam samochód. Tu jeszcze w miarę można wjechać samochodem. Znaczy oczywiście nie jest to legalne, ale można, w sensie technicznie jest to do zrobienia. A tam dokładnie po środku kadru, za chmurami, Połonina Wetlińska. Liczę, że to przejaśnienie z prawej strony tam jakby przepłynie i będę mógł chociaż przez chwilę ją zobaczyć. Ale ogólnie i tak chmury są w miarę wysoko, więc całkiem przyjemny widok. Także poczekam tutaj, zobaczę, co się urodzi z tych ciemnych chmur. A jeśli nic się nie urodzi, to około 12 wyruszę na moją wycieczkę zasadniczą, czyli będę próbował dzisiaj wejść na taką górkę, takie małe pasmo właściwie, które się nazywa Jeleniowaty. I to jest w Mucznem i tam na szczycie, na jednym ze szczytów Jeleniowatego jest nowa wieża widokowa, która jest podobno super wysoka i zapewnia doskonały widok. Jedyne, czego się boję, to dojścia do tego miejsca, no bo straszliwe błoto na pewno tam będzie i bardzo stromo, ale spróbuję pójść naokoło, może jeszcze po drodze przejdę przez miejsce martyrologii, jakim jest leśniczówka Brandsberg, czyli miejsce, w którym dokonano brutalnego mordu na ponad 70 Polakach. Niestety taka jest właśnie historia Bieszczadów. Nacjonaliści, w tym przypadku Ukraińscy, dokonali straszliwej, bestialskiej zbrodni. To zresztą spróbuję dzisiaj pokazać na filmie. A co jest jeszcze niezwykle piękne w takich wiosennych, zimowych Bieszczadach, to to, że można trafić na kompletnie nieskalany ludzką stopą śnieg. I właśnie tak mi się udało. Tutaj nie było nikogo przede mną dzisiaj na tym miejscu piknikowym, można powiedzieć, w Sękowcu. Jedyne ślady, które tu są moje. Strasznie lubię iść przez taki właśnie dziewiczy śnieg. Oczywiście jestem wyposażony w nieprzemakalne buty goreteksowe na odpowiedniej podeszwie i stóp tuty, które pożyczyłem od taty. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku Gotuj z Mroczyńskim bieszczadzka zupa pieczarkowa. Co potrzebujemy, żeby zrobić sobie taką zupę w plenerze? Otóż przede wszystkim najważniejszym elementem bieszczadzkiego kucharza jest poddupnik tak zwany, czyli w tym przypadku kawałek karimaty, który umieszczamy, jak sama nazwa wskazuje, pod pupą. To jest też patent, który od mojego taty zapożyczyłem. Bardzo, bardzo dobry patent. Nie będzie łatwo tu usiąść, bo najpierw spróbuję mieścić. I cóż my tu mamy dzisiaj? Cóż serwuje szef kuchni? Otóż wyśmienita pieczarkowa, którą przygotowała mi moja ukochana żona, nawet jeszcze jest opisane, żebym nie pomylił się i przez przypadek nie zjadł jakiejś innej zupy. Także tu mam zupę pieczarkową. Ach, pachnie po prostu wspaniale. Bieszczadzki kubeczek. Ale myślę, że swoich oczywiście wizuję, bo nikt inny nie będzie spożywał tej zupy, tylko ja. Zupa raz, butla z propanem, butanem dwa, palniczek. Zapalniczka. Proszę bardzo, podgrzewamy sobie zupkę w specjalnym bieszczadzkim kubeczku. I właśnie wyszło słońce. I bardzo się z tego cieszę.
Ja oczywiście mam świadomość, że na poprzednim ujęciu nie było widać mojego pyska, ale to wbrew pozorom nawet nie było specjalnie przypadkowe, po prostu nie o mój pysk tutaj chodzi. No ale skoro mam już statyw... To troszkę może mój pysk dzisiaj też wyświetlę. Supa już prawie gotowa chyba, spróbujemy. Oj, chyba tak, chyba nawet jest takie. Coś wspaniałego, kochanie, naprawdę. Niesamowite. Też czuję, że tutaj chyba trzeba będzie zaraz dolać tą resztę ze słoika. Czekając tutaj na to, aż ta zupa jeszcze troszeczkę się podgrzeje, chciałem wam pokazać, co jest jeszcze bardzo ważne podczas bieszczadzkiego posiłku. Otóż ja nie wyobrażam sobie jeść posiłku w Bieszczadach i nie oglądać mapy. Bardzo polecam tę mapę, którą widzicie. To jest mój nabytek z lata. Skala 1 do 40 tysięcy. Także wszystko widać bardzo, bardzo dokładnie. Oczywiście głównie wysokie Bieszczady, ale też ten obszar na południe od Zalewu Solińskiego, nawet te odnogi Zalewu Solińskiego są ujęte. Gmina Czarna jak najbardziej również też jest ujęta na tej mapie. Mapa przede wszystkim jest bardzo czytelna. No świetna po prostu, co jest też czego nie spotkałem jeszcze nigdzie indziej na żadnej mapie, albo przynajmniej nie zauważyłem, to są numery dróg leśnych, co też w jakiś sposób może ułatwić no, komunikację, ale też wezwanie pomocy chociażby. Należy o tym, myślę, zawsze pamiętać. Także polecam wydawnictwo Karpatia. To wydawnictwo w ogóle no jest jednym z moich chyba ulubionych. Po prostu literatura o Karpatach i mapy. Wspaniałego po prostu. No dobrze, zobaczymy co tu się dzieje. Tak, no to już jest temperatura, którą ja najbardziej lubię, także żeby was nie męczyć widokiem mojej konsumpcji, pozwolę sobie. No i zazwyczaj tak jest, jak usiądę nad mapą, że plany się zmieniają, bo ta mapa co chwilę podpowiada mi nowe miejsca. No a tak na serio, to chmury są nadal nisko, więc stwierdziłem, że wieża widokowa na Jeleniowatym może poczekać i przyjdę w miejsce, które tylko na tych roztopach, które właśnie się zaczynają, może zyskać, czyli wodospad. Jest to najwyższy wodospad w Bieszczadach. Wodospad Szepit na potoku Chylaty. Chyba najwyższy, tak mi się wydaje. Ale Bieszczady generalnie z wodospadów jakoś bardzo nie słyną, także spektakularnym nazwać bym go nie nazwał, ale na pewno jest to bardzo przyjemne i urokliwe miejsce. Ja troszkę się spieszę z narracją, bo za mną idzie wycieczka w tenisówkach. No, w sumie dlaczego nie? W sumie dlaczego nie? A dalej można dojść na Dwernik Kamień. Ale to jest dobrze ponad godzinę drogi. Także chyba sobie już dzisiaj odpuszczę. A z Dwernika Kamienia też. Piękny widok na Połoniny. Ale nie sądzę, żeby dzisiaj ten widok był jakiś spektakularny. Chociaż ten dziewiczy śnieg troszeczkę mnie kusi. No zobaczymy. Idę sobie dalej. W stronę Dwernika Kamienia, ale przez Doliny Chylatego, bo jest jeszcze droga przez Magórkę. Można zrobić fajną pętelkę, ale chyba innym razem tę pętelkę zrobię, bo no nie jestem jeszcze w formie, żeby po takich ośnieżonych, bardzo, bardzo błotnistych, stromych ścieżkach chodzić. Także idę sobie tą drogą, dlatego że w tą stronę pętli, dlatego po prostu, że nie mogę się oprzeć przyjemności spaceru przez ten nieskalany śladami śnieg. Także dzisiaj nikt tutaj przede mną nie był. A jeśli ktoś będzie i zobaczy moje ślady, to niestety, ale zepsuję mu całą przyjemność.
chociaż nie ma specjalnie dużo turystów. Zdarzają się, jednak nie jest tak pusto jak myślałem. Natomiast raczej kamperowcy i raczej taka typowa turystyka samochodowa, widzę, że jest uprawiana. Co też oczywiście ma swój urok. Zbliżam się do mostku na potoku Chylaty. To cały czas sobie tą doliną Chylatego wzdłuż potoku idę. No wypatruję jakichś zwierząt. Mam wrażenie, że widziałem dzisiaj żbika. Pytanie, jak odróżnić żbika od kota. No, przede wszystkim nie reaguje na kici-kici. A poza tym ma taki krótki ogon dosyć. I ten kot miał, lub ten żbik, miał wyjątkowo ogon krótki. Umaszczony był zupełnie jak żbik. No ciekawe. Pewnie się już nigdy nie dowiem tego. Ale niewykluczone, że była to krzyżówka żbika z kotem. Podobno takie zwierzę też tutaj w lasach na dziko sobie funkcjonuje. Po prostu koty, które pozostały po wysiedlonych mieszkańcach, krzyżowały się ze żbikami. I pewnie do dzisiaj to się czasami dzieje. A tak poza tym nic, żadnego niedźwiedzia, jedynie tropy jakiejś sarenki. O, coś tam jest, aha, to chyba ambona. Liczyłem, że jakaś może wieża widokowa. Ale skoro ambona, to pewnie jest też jakaś polana, także może będzie to jakiś przyjemny widok, zobaczymy. Chociaż nie spodziewam się, raczej jestem cały czas w lesie i chyba się z tego lasu nie wynurzę tak szybko. I tak to, co sobie dzisiaj popadało od rana, wszystko teraz z tych drzew spada. Także jak wpadnie za kołnierz, to nie zazdroszcz. Już wróciłem do zatwarnicy i tutaj jest takie bardzo urokliwe miejsce, a mianowicie jest to miejsce po dawnym młynie. Naprawdę bardzo malowniczo tu jest. A jest to rzecz bardzo ciekawa, bo ja teraz stoję w miejscu dawnego młyna, a ten potok, który widać w dole, jest sztucznie stworzony przez człowieka, bo jest to młynówka, czyli taki skrót na zakole rzeki o bardzo ciekawej nazwie Rika, czyli po prostu po rusińsku rzeka. Oryginalnie ta rzeka szła tam jakby naokoło, tam mniej więcej za tym drewnem i tutaj takim zakolem sadziła. Natomiast po wojnie, po wysiedleniach młyn uległ zniszczeniu. No, brak oporu sprawił, że ta młynówka stała się najkrótszą drogą, po której płynęła woda, a oryginalne koryto uległo zamuleniu. Także to, co tutaj widzimy, jest wykute w skale przez dawnych mieszkańców. A tam, o, tutaj wpada do tej właśnie, mniej więcej tam właściwie, wpada do Riki potok Chylaty. A ja przeniosłem się już magicznie na mostek na potoku Wołosaty. Miałem jechać do Mucznego, znaczy byłem w Mucznem, ale zobaczyłem, że połowa Podkarpacia ma podobny pomysł na spędzenie niedzieli jak ja, czyli wejście na tą wieżę widokową. Stwierdziłem, że nie będę w tym uczestniczył. Jestem wybitnie aspołeczny, także wybiorę się tam jutro, w poniedziałek, kiedy pewnie nie będzie nikogo. Także jestem z powrotem już w Procisnem.
chyba będę jechał do Czarnej z powrotem. Może uda mi się wejść do cerkwi. Dzisiaj jest niedziela, no już pewnie jest po mszy, ale może jakimś cudem by się udało obejrzeć cerkiew od wewnątrz. To jest jedna z dwóch, zdaje się, cerkwi w Bieszczadach, w której zachował się ikonostas. Prawie kompletny, tak przynajmniej mi się wydaje. No warto by było to zweryfikować i ten ikonostas zobaczyć. Zrobiło się całkiem ładnie. Dzisiaj jesteśmy po zmianie czasu, więc ciemno się zrobi dopiero około 19. Może jeszcze się przejdę gdzieś tam po Czarnej, tam jest też jakaś ścieżka przyrodniczo-historyczna. Może coś fajnego tam uda się jeszcze zobaczyć, chociaż jestem troszeczkę zmęczony. To prawda, przeszedłem zaledwie dzisiaj 10 km, no ale jestem tutaj na rekonwalescencji, także muszę się troszkę oszczędzać. Także jeszcze zobaczę, co dzisiaj dalej będzie się działo. Zatrzymałem się na punkcie widokowym w Lutowiskach. Tu po prawej stanica kresowa Chrebtiów, obecnie zamknięta, tylko restauracja czynna, w sensie można zamówić jedzonko na wynos. No i taki widok. Pięknie. Akurat słońce już jest relatywnie nisko i pięknie rozświetla te połoniny pokryte śniegiem. A ja nie jestem wcale w Czarnej, tylko w Bystrem. To jest miejscowość koło ukraińskiej granicy. Praktycznie tutaj za tym pagórkiem już jest Ukraina. A jest to przepiękna cerkiew w stylu narodowym ukraińskim, która od kilku lat jest w renowacji, a wcześniej prawie zniszczała, już groziła zawaleniem, ale w końcu coś dobrzy ludzie zdecydowali zbierać fundusze i ją sukcesywnie remontować. Te wszystkie hełmy zostały na nowo obite blachą, także ogrom pracy tutaj został włożony. Prawie ona zniszczała, dlatego że od 1951 roku, czyli od momentu, kiedy te ziemie znalazły się w granicach polskich, no nie była użytkowana. Zmiana terytoriów przygranicznych w 1951 roku to jest w ogóle bardzo ciekawa historia i ma bardzo znaczący wpływ na to, jak dzisiaj wygląda ta wschodnia część polskich Bieszczadów. A styl narodowy ukraiński to jest taki styl, który zaczął powstawać gdzieś tam w połowie XIX wieku, w zasadzie po zniesieniu pańszczyzny, można powiedzieć. I miał na celu przypomnienie Rusinom, że wywodzą się z Bizancjum, czyli z tego chrześcijaństwa wschodniego, w odróżnieniu od tego katolicyzmu rzymskiego. Historia rozłamu kościoła zachodniego i wschodniego, czyli wielka schizma, i późniejsze dzieje tych dwóch kościołów i później znowu powstanie kościołów unickich, to jest naprawdę tak złożone i tak bardzo ciekawe, ale trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, żeby zacząć się w tym dobrze odnajdywać. No bo Unia Brzeska to jest koniec XVI wieku, a okazuje się, niedawno dopiero wyczytałem, że tutaj w tej decyzji przemyskiej praktycznie ta Unia nastąpiła prawie że 100 lat później. Także to też, wiadomo, te procesy zachodzą bardzo stopniowo i powoli. I jeśli pobieżnie tylko nauczymy się podstawowych dat, to bardzo często będziemy wyciągać mylne wnioski. Także to jest dosyć złożony temat. Bystry to w ogóle miejscowość niezwykle malownicza i znajduje się też tutaj obok cerkwi bardzo pięknie zachowany cmentarz. Właściwie może nie tyle zachowany, co po prostu bardzo ładnie zrekonstruowany, zapewne przez działalność Stowarzyszenia Magurycz. Także jest tutaj chyba najwięcej tych żeliwnych krzyży ze wszystkich bieszczadzkich cmentarzy. Ja mam taką teorię, że
zachowują się generalnie te krzyże, które dla laika mogą wyglądać na krzyże rzymskokatolickie. Jak spojrzymy z daleka, no to one, te krzyże nie przypominają krzyży prawosławnych czy też grecko-katolickich, nie mają tej dolnej poprzeczki, ale tak to właśnie jest. To wcale nie zawsze, no nie jest tak, że każdy krzyż prawosławny czy grecko-katolicki będzie tą poprzeczkę miał. Zresztą też właśnie, jak tak jak wspominałem, ten proces proces latynizacji tej cerkwi też na pewno na to w jakiś sposób wpłynął. W każdym razie, jeśli przejdziemy się po tym cmentarzu, to możemy odnieść wrażenie, że tutaj są pochowani wyznawcy rzymskiego katolicyzmu. A tak prawdopodobnie nie jest. Co prawda nie zachowały się inskrypcje, ale na wielu z tych krzyży znajdują się takie drobne elementy, które mogłyby wskazywać, że to są groby grecko-katolickie. I tak zapewne właśnie jest. Takim podstawowym wyróżnikiem jest przeważnie w tradycji grecko-katolickiej Chrystus ma przybite stopy osobno, czyli dwoma gwoździami. Tak zresztą w całym chrześcijaństwie wschodnim jest, w prawosławiu. Jak wiemy, w tym obrządku łacińskim raczej zawsze jest, te stopy są przybite jednym gwoździem. Taki niuans, ale też dosyć ciekawy. Natomiast nie udało mi się jeszcze rozszyfrować i dowiedzieć, jaką symbolikę mają gesty, które Chrystus ma, które pokazuje dłońmi, bo to są przynajmniej trzy różne warianty. Pierwszy to jest widoczny tutaj. Nie wiem, czy będzie to widać. Czyli obie dłonie zaciśnięte są w pięści, ale są również też krzyże, na których Chrystus pokazuje coś palcami. Na przykład prawa dłoń pokazuje w tym przypadku dwa palce i lewa dłoń też dwa palce. Można to przyrównywać troszkę do takiego gestu błogosławieństwa, ale nie zawsze też tak jest, bo czasami prawa dłoń pokazuje tylko jeden palec. No nie wiem, co to oznacza. Kiedyś próbowałem coś znaleźć na ten temat, niestety mi się to nie udało, także jak ktoś w komentarzu mi wyjaśni, wyłoży, o co chodzi, to z przyjemnością wyślę czteropak jakiegoś złocistego napoju w ramach podziękowania, no bo po prostu tej wiedzy mi nie wystarcza, żeby o tym opowiedzieć. Tutaj również dwa palce, to szukam właśnie takiego przykładu, gdzie na którymś z tych krzyży już widziałem, że prawa dłoń pokazuje jeden palec, a lewa dwa. Ale teraz jak na złość oczywiście nie odnajdę tego krzyża. Zresztą nieważne, musicie mi uwierzyć na słowo, albo sami tu przyjedźcie i obejrzyjcie te krzyże. To jest taki właściwie, można powiedzieć, cmentarz z największą ilością tych żelaznych krzyży. Ja przynajmniej w Bieszczadach nie znam cmentarza, który by miał tych krzyży więcej. Także można sobie porównywać niuanse, różnica między nimi jest bardzo dużo różnych wzorów tych krzyży, mimo że była to przeważnie po prostu taka masowa produkcja i te krzyże były po prostu sprzedawane w jakichś sklepach żelaznych. Po prostu kupowało się już gotowe. Natomiast te kute w kamieniu na grobki, no to jest w ogóle coś absolutnie niesamowitego, to jest w ogóle bardzo bezcenny po prostu zabytek, tak naprawdę. To przeważnie raczej już musiało być wykonane na indywidualne zamówienie. Tu na tym nagrobku widać, w jaki sposób był zniszczony i został razem ten krzyż scementowany. Jedyny jest to chyba jak to powiedzieć, postument, na którym widać inskrypcję cyrylicą. Na pozostałych te inskrypcje są praktycznie niewidoczne. I tak właśnie wygląda Bystra. U mnie ta miejscowość leży już w zlewni Morza Czarnego, także wjeżdżając tutaj mija się potoczek, który
płynie właśnie w stronę Ukrainy i gdzieś tam ta woda z niego spływa ostatecznie do Morza Czarnego. I tutaj akurat, żeby troszkę urozmaicić krajobraz, no to natrafiłem wyjątkowo, przeważnie tutaj jest pusto, ale akurat dzisiaj jest tutaj zaparkowany autokar. Myślałem, że jakaś wycieczka może będzie, no ale w czasie pandemii to trochę dziwne. Ale nie, po prostu sobie stoi autokar, ale na szczęście jest autosan, więc jest tematycznie jakby zgodny z regionem. Autosan, czyli produkowany w Sanoku. A ja tak się snuję i do Czarnych dojechać nie mogę. Podskoczyłem jeszcze do Michniowca. To jest zaraz obok Bystrego praktycznie miejscowość. Też już w zasadzie... no podejrzewam, o, tamta górka to na przykład myślę, że jest Ukraina. Są plany w ogóle, żeby w Michniowcu zrobić przejście graniczne z Ukrainą. Co nie ukrywam, no byłoby genialne, jeśli chodzi o wyjazd rowerowy na Ukrainę. Ale czy to są plany jakieś takie bardziej poważne, czy tylko jest to bardzo wstępne, nie wiem, obwieszczenie tego, że fajnie by było to zrobić, ale i niech ktoś to zrobi. No, zobaczymy. Obawiam się, że, no nie wiem, będę bardzo zaskoczony, jeśli to się wydarzy w ciągu najbliższych kilku lat. Rzadko, bo rzadko, ale zdarzają się takie eksperymenty typu otwieranie granicy dla ruchu pieszego, turystycznego w okolicy Wołosatego na przykład. Na przykład w weekend majowy, chyba 2019, coś takiego miało miejsce. Bardzo dużo ludzi skorzystało z tej możliwości, żeby przejść na ukraińską stronę. No bo gdybyśmy teraz jako turyści chcieli się dostać na Ukrainę, oczywiście pomijam pandemię i blokadę granic, ale gdyby był normalny czas, to musielibyśmy jechać do Krościenka, które jest no już kawałek stąd. I później z tego Krościenka jechać znowu na południe po stronie ukraińskiej. Więc łącznie no nadrobilibyśmy, nie wiem, 100-110 kilometrów na pewno, żeby gdzieś tam w te Bieszczady ukraińskie się dostać. A jest tam co oglądać. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał możliwość tam pojechać. No i okazuje się, już robiłem wstępny plan takiej wyprawy, że najkrótsza droga właściwie z Bieszczadów na Ukrainę wjedzie przez Słowację. Także taki plan też jest i mam nadzieję, że jak wszystko wróci do normy, to uda się z kolegami na tą Ukrainę wyprawić. A cerkiew w Michniowcu jest o tyle ciekawa, właściwie dwie ciekawe rzeczy wiem na temat tej cerkwi. No na pewno ciekawostek jest ogrom. Jest to jedyna cerkiew w Bieszczadach, gdzie ta główna nawa ma taki kształt takiego ośmioboku. Jest to dosyć niespotykane. Też można powiedzieć, że w jakiś sposób gdzieś tam to próbuje nawiązywać do stylu tego bizantyńskiego. A druga ciekawa rzecz, no to już taka może mniej, to już taka wiedza, że tak powiem, z serii całkowicie zbędnych. Tutaj ta cerkiew wystąpiła w drugim sezonie Watahy. Tutaj właśnie ojciec głównego bohatera w tej cerkwi był księdzem. Czyli po prostu w filmie ta cerkiew gra cerkiew, a w rzeczywistości obecnie jest to kościół rzymskokatolicki. Również pięknie położony. Poczułem ten charakterystyczny zapach drewna, prawdopodobnie jest to mądrzew i tych wszystkich substancji, które mają to drewno konserwować. A tutaj osobno stojąca dzwonnica. Też nie aż tak bardzo często rozwiązana, chociaż nie, przepraszam, chyba też koło... W Smolniku zdaje się, że też była wolno stojąca drewniana dzwonnica, tylko się nie zachowała. I z tego co pamiętam, podobnie jest też w Równi.
Ale bardzo często właśnie w Bieszczadach, no ogólnie tutaj na tym obszarze stosowano tak zwane cerkwie parawanowe, czyli takie cerkwie, dzwonnice parawanowe, czyli takie jakby ściany z otworami na dzwony. Dosyć tanie w produkcji, w budowie, efektownie wyglądające i przede wszystkim stabilne, bo problemem takich drewnianych konstrukcji jest to, że one ledwo wytrzymują często kołysanie większych dzwonów. No i dzięki temu, że te dzwonice parawanowe wznoszono, no często są to jedyne pozostałości po dawnych mieszkańcach, jedyne pozostałości cerkwi. Tak jest chociażby w Tworylnem, gdzie też tą dzwonnicę jest już bardzo trudno znaleźć, ale nadal jest zachowana. Tak samo jest chociażby w Wołkowyi, tak jest też w Średniej Wsi i w Terce. Także te... No tak sobie kiedyś jakoś tak porównałem, że to są jakby takie puste oczodoły patrzące gdzieś tam w przeszłość i te dzwonnice już no niestety nie mają żadnej nadziei na to, że tak kiedy ta zaszczytna ich dawna funkcja kiedykolwiek powróci. Także to już jest tylko wspomnienie przeszłości i jedyna pozostałość po dawnej kulturze, po dawnych mieszkańcach, po ludziach, którzy kiedyś ten obszar zamieszkiwali i tworzyli też na pewno niesamowicie barwną i interesującą kulturę. No to teraz już chyba naprawdę pojadę do Czarnej. No zobaczę, czy tam rzeczywiście jeszcze odwiedzę tą cerkiew. Ale jest już mi po prostu zimno, więc nie mam już ochoty się dłużej włóczyć. A włóczę się dzisiaj od godziny 9 praktycznie, a jest 18:30. Także głównie samochodem, ale trochę pieszo. Oj, zaraz mam przerąbane. No i w końcu, tak jak obiecałem, jestem pod cerkwią w Czarnej Dolnej. Górnej, przepraszam, Czarnej Górnej. No to jest właśnie też bardzo ciekawa rzecz, bo to jest cerkiew, która jest architektonicznie bardzo mocno zlatynizowana. Te kolumny, które są, nie wiem czy można nazwać portykiem, żeby wybaczyć mi moje no niedociągnięcia, jeśli chodzi o nomenklaturę architektoniczną. W każdym razie ewidentnie jest to cerkiew, która przypomina konstrukcyjnie, architektonicznie rzymskokatolicki kościół po prostu. Stąd możemy zakładać od razu, widząc taką cerkiew, że musiała powstać przed rokiem 1848. Kiedy to zniesiono pańszczyznę i właśnie zaczął rodzić się ruch w architekturze, ruch narodowy w architekturze. Nie tylko zresztą zdaje się ukraiński styl narodowy wyróżniamy, ale też inne style narodowe. No ale akurat w Bieszczadach spotkamy się z narodowym stylem ukraińskim. Nie jestem pewien, czy w tej chwili nie odbywa się msza. Nie chciałbym przeszkadzać, ale nic nie słychać. Cerkiew jednego okazało się, że jest zamknięta. Także nie zobaczę tego ikonostasu. Też nie zobaczycie, a przynajmniej nie dzisiaj. No może się jeszcze uda kiedyś. A tam już słońce się chyli ku zachodowi. Także dzisiaj włóczę się cały dzień.
Jestem z tego powodu przeszczęśliwy. A śpiew ptaków po prostu wszędzie jest tak obłędny, że to jest coś niesamowitego. A tutaj na górze właśnie ta wieżyczka taka na środkowej nawie, to jest typowa cecha latynizacji. No i też to, że bardzo nieznacznie zaznaczona jest ta typowa dla cerkwi trójdzielność. Ta środkowa nawa co prawda jest większa, ale nie jest to wyróżnione tak jak chociażby nie wiem, w Smolniku, gdzie ewidentnie są to trzy różne części. Tak samo zresztą widzieliście, było w Wyspie. A tutaj taka dzwonnica, a podejrzewam, że już nowożytna, że tak powiem, powojenna. No nic, i teraz to już naprawdę czas do domu. Też fajnie by było jeszcze może gdzieś szybko podjechać w jakieś miejsce, gdzie będzie widać zachód słońca. Może pojadę po prostu tą drogą do samego końca, bo w ogóle Czarna Dolna jest tak wspaniałą miejscowością. Rzadko to się zdarza w ogóle w Polsce. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę, ale praktycznie każda miejscowość ma tak, że można wjechać do niej z jednej strony i wyjechać drugą stroną. Przeważnie ta sieć druga jest na tyle gęsta, że gdzieś tam można przejechać przez miejscowość. Natomiast w Bieszczadach jest parę takich miejsc co najmniej, gdzie nie można tak zrobić i właśnie na wjeździe do Czarnej Dolnej jest znak, który informuje o tym, że jest to ślepa uliczka. Także też takie dosyć daje to troszkę obraz tego, że jest to taki mały koniec świata, ale też jest to piękne miejsce. Naprawdę takie niezwykle klimatyczne. A podobnie jest też za Twarnicy. Dzisiaj byłem w Zatwarnicy. Byliście zresztą ze mną. I tam również jest tak, że jedzie się bardzo, bardzo długo. Miejscami ta droga jest już też bardzo dziurawa. I nie ma możliwości powrotu inną drogą. No dobrze, to już przemarzłem kompletnie. Ręce mi odpadają po prostu od tego filmowania, ale czego się nie robi do uwiecznienia tych wszystkich bieszczadzkich wędrówek. Właściwie powinienem powiedzieć bieszczadzkiego snucia, ale właśnie to jest taki wyjazd, gdzie obrałem sobie za cel snucie się, czasami bez celu, czasami w miejscach, w których już kilka razy byłem, tak po prostu, żeby odpocząć. Księżyc już wszedł, także czas na mnie, ale jeszcze nie dotarłem do domu, tylko coś mnie przyciągnęło jeszcze na stary cmentarz w Czarnej Dolnej. Cmentarz i cerkwisko. Tutaj akurat cerkiew nie zachowała się, czyli nie miała tyle szczęścia co ta w Czarnej Górnej. Natomiast widać jeszcze podmurówkę tej cerkwi. To też czasami się nie zdarza. Znaczy, są miejsca w Bieszczadach, gdzie nie ma kompletnie ani śladu już po dawnej cerkwi, a tutaj widać podmurówkę. Widać nawet taką trójdzielność tutaj. Tutaj prawdopodobnie prezbiterium. Czy to mogło być prezbiterium? No tak, no bo skierowany jest na wschód, tak żeby się to zgadzało. Tutaj nawa główna. Między nawą główną a właśnie prezbiterium to występuje to, co jest najbardziej charakterystyczne w cerkwiach, czyli ikonostas, który dzisiaj już bardzo trudno jest zobaczyć w bieszczadzkich cerkwiach. Po prostu te ikonostasy się nie zachowały. Często zostały też, chociaż ostatnio doczytałem, że to nie tylko jest kwestia powojenna, ale też w czasie właśnie tych latynizacji cerkwi te ikonostasy zostawały tak jakby okrajane i coraz bardziej symboliczne. Nie były już taką twardą, fizyczną przeszkodą, jak kiedyś, kiedy oddzielały właśnie
tą sferę profanum od sakrum. Tylko właśnie powoli zanikały. Ale to zapewne musiało się również zmienić w stylu narodowym ukraińskim. Także też w ogóle zmiany w cerkwi grecko-katolickiej, szczególnie po tak zwanym synodzie zamojskim, to też jest bardzo ciekawa sprawa. Polecam sobie to wygooglać, jeśli kogoś to w ogóle interesuje. No mnie interesuje o tutaj Babiniec, czyli ten przedsionek. Dlaczego Babiniec? No bo kiedyś, dawno temu, jeszcze myślę, że to było przed Unią, przed Unią Brzeską, kobiety nie mogły uczestniczyć, znaczy nie mogły wejść do tej nawy głównej. Musiały gromadzić się, tłoczyć w takim przedsionku. To się później zmieniło, ale nazwa pozostała. Także Babiniec, nie jestem pewien, czy zwany również też prytworem. Mam nadzieję, że nie przekręca niczego. A tutaj na środku krzyż, który prawdopodobnie wieńczył kopułę i ktoś gdzieś go odnalazł i tutaj zatknął symbolicznie. Również sporo ciekawych tutaj jest mogił, ale już nie będę ich pokazywał, bo jest zimno. Bo jest zimno, robi się ciemno. W domu co prawda niedaleko, ale na mnie czas. Słońce już zaszło. Przeważnie żegnam się z wami. Staram się przynajmniej widokiem zachodzącego słońca. No tutaj jeszcze tam ostatki tego czerwonego światła. A dzisiaj wyjątkowo pożegnam się widokiem na wschodzący księżyc. Także dziękuję bardzo za, jeśli wytrwaliście do końca, ten film musiał być straszliwie nudny. Ale jeśli wytrwaliście, to serdecznie dzięki. Jak zawsze pozdrawiam.